Kiedy już wydawało mi się, że dobrze znam twórczość jednej ze swoich ulubionych pisarek, że jej kolejna książka będzie po prostu dla mnie strefą komfortu i będę mniej więcej wiedział, czego się spodziewać, to ona nie dość, że w trakcie jazdy wyrzuciła mnie z samochodu, to jeszcze postanowiła mnie straszyć tuż przed Halloween. Nie tylko ja miałem ogromne oczekiwania względem najnowszej książki Izabeli Janiszewskiej. Zachęcałem was już do przeczytania Niewybaczalnych, zachęcałem do przeczytania Ludzi z mgły i wracaliście mówiąc, że faktycznie to były bardzo dobre książki. Ale to, jakie ta książka zaczęła zbierać oceny tuż po premierze, myślę, że przerosło najśmielsze oczekiwania wydawcy, autorki, jak również i moje. Co takiego wydarzyło się w tej książce? Tego wam powiedzieć nie mogę, bo zapraszam was na recenzję bez spoilerów. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. Tytuł tej książki zobowiązuje do tego, żeby faktycznie złapać czytelnika w szpony już od pierwszych stron, żeby go zaangażować w bardzo emocjonującą sytuację, obok której nie będzie mógł przejść obojętnie. Ja czytając pierwsze strony, już gdzieś ta krew zaczęła we mnie płynąć szybciej, już oddech przyspieszył, bo byłem świadkiem napaści. Coś, czego żaden z nas nie chciałby doświadczyć i pewnie każdy z nas byłby przez chwilę zmrożony, nie wiedziałby, jak się zachować, szczególnie kiedy przechodziłby ze swoją żoną i nagle jakiś przypadkowy zbrodniarz, jakiś degenerat, recydywista, nie wiadomo kto jeszcze, zaatakuje was, będzie chciał nie wiadomo, czy pieniędzy, czy czegoś innego. I z jednej strony tak, najrozsądniejszym rozwiązaniem by było powiedzieć: poddaję się, weź mój portfel i zostaw mnie w spokoju. Ale z drugiej strony gdzieś tam pięść się zaciska. Jesteście we dwójkę na jednego człowieka, być może jest szansa jakoś wyjść z tego impasu. Tylko niestety w życiu, jak podobnie w tej książce, często takie sytuacje kończą się tragicznie i chłopak, który chciał zgrywać chojraka i rzucił się na napastnika i wydawałoby się, że już uda mu się wyjść cało z tej opresji, to jednak doszło do tragedii. Pojawił się nóż i ten nóż przeszył jego ciało i tak oto została samotna matka z dzieckiem. Ale najgorsze dopiero przed nią, bo psychika jej 6-letniego syna Beniamina zrobiła salto, najprawdopodobniej w wyniku traumy związanej z odejściem ojca. I tę pustkę tego wielkiego domu ktoś jednak wypełnia. Wypełnia pewien znajomy, albo może nieznajomy, przyjaciel, wyimaginowany przyjaciel jej 6-letniego synka. Jego matka uważa, że w zaistniałej sytuacji, po stracie ojca, pewnie jest to normalne. Tylko przestaje się to robić niewinnym wygłupem, przestaje to być normalne, kiedy 6-letni Beniamin zaczyna rysować na kartkach dziwne postaci. Zaczyna z kimś rozmawiać i zaczyna robić rzeczy za namową kogoś, których normalnie by nie zrobił. I są to rzeczy tragiczne wręcz w skutkach i przerażające. Ja autentycznie poczułem ciarki na plecach, kiedy po jednym z takich nocnych, dziwnych zdarzeń jej syn powiedział do niej, że jego znajomy lubi zabawy, w których ktoś umiera. Akcja przenosi się do roku 1996, ukochane przeze mnie lata 90. I tam toczy się kolejna historia, która bardziej przypomina kryminał, trochę thriller, choć nie ma śledczych, to jednak jest jakaś też tragiczna zbrodnia, bo ofiarą pada nastolatka, która została zgwałcona przez nie wie tak naprawdę kogo. I pierwszym, który odbiera to jej traumatyczne przeżycie, jest jej ojciec, który wychowuje ją też samotnie po śmierci matki, który jest trenerem, WF-istą, który nie był na to przygotowany przez nikogo. Jego empatia odpowiada mu, żeby przytulić córkę, żeby niesie jakieś ukojenie, ale w nim jednak tkwi jakaś żądza zemsty. Do tego odzywają się jakieś słabości z przeszłości, jakieś ciągoty do alkoholu i ojciec wpada w szpony, ale zemsty. Chce sam znaleźć zwyrodnialców, nie chce współpracować z żadnymi służbami, wie, że sprawiedliwość jest tylko w jego rękach. I podejrzenia ojca w pierwszej chwili padają na lokalnego rzezimieszka, chłopaka, który ma dużo na sumieniu, którego już goniła kiedyś policja, który z pewnością jest największym zwyrodnialcem w okolicy. Ale życie szybko weryfikuje ojca nastolatki, która została skrzywdzona, bo trochę mu jednak brakuje odwagi i do tego nie ma stuprocentowej pewności, kto popełnił te zbrodnie i czy może nie jest tak, że ojciec w jakimś szale chce wziąć byle kogo, żeby tylko dać upust swoim emocjom. I to jest ten moment, w którym Izabela Janiszewska totalnie wszystko pomieszała, która poustawiała kostki domina, później je w odpowiednim momencie tylko puknęła
i wszystko zaczęło się sypać. I mnie osobiście najbardziej właśnie ta część z lat 90. spodobała się w tej książce, bo ona była taką opowieścią w opowieści. I do tego tam było jeszcze dużo więcej ciekawych bohaterów, dużo więcej ciekawych wątków i było też coś związanego z lasem, czyli to, co konie lubią najbardziej. Czasy nastoletnie nie do końca są takie beztroskie, bo to momenty, w których zawieramy pierwsze znaczące przyjaźnie, oparte może na solidnych fundamentach, albo tragiczne wydarzenia, które spajają bardziej te przyjaźnie i zostajemy poddawani wtedy próbie. Czy nasza przyjaźń przetrwa? Czy jesteśmy w stanie wybaczać? Czy jesteśmy w stanie zaufać? I chyba najważniejsze, czy jesteśmy w stanie dać się pociąć, może niedosłownie, za swojego najlepszego przyjaciela. Piątka chłopaków, każdy z nich jest inny. Jeden jest kujonem, drugi podrywa dziewczyny, trzeci jest zainteresowany tym, co podrywa dziewczyny, czwarty jest złotym chłopcem, który czyta filozofię Nietzschego, a jeden jest młodszy, ten najsłabszy, którego fascynuje jakiś lokalny rzezimieszek. Chciałby mieć taką fajną bluzę jak on. Choć wie, że nie powinien tego robić, bo za samo patrzenie może zarobić w bambuko, albo w cymbał, albo w papę, to chłopak nie potrafi pohamować tej swojej chwilowej fascynacji. Dobrze, że jest przy nim jego kolega i go opanowuje, ale on robi coś, co będzie miało później tragiczne konsekwencje i co wpłynie na całą tę piątkę. Chciałbym powiedzieć, że to ta jedna rzecz, ale Izabela Janiszewska postanowiła tutaj zdecydowanie więcej zagmatwać. I zaskoczenie będzie przepotężne. Jak po niteczce do tego kłębka prawdy będziecie docierać. I piątka tych chłopaków podjeżdżająca do lasu nie spodziewała się, że po latach będą wspominać ten las, ten samochód, te wydarzenia w taki sposób, że to będzie prawdziwa weryfikacja. Nie dość, że ich przyjaźni, ale też sumienia każdego z nich. Powiem wam, że chyba pierwszy raz miałem takie uczucie, że czytając no niby powieść gatunkową, która powinna być thrillerem, gdzie powinienem znać już te schematy, po których będzie mnie prowadziła autorka, ja wyjątkowo długo czytałem tę książkę, gdzie normalnie czyta się je, nie wiem, jeden wieczór, dwa wieczory. Ja ją smakowałem przez co najmniej kilka dni i miałem wrażenie, jak do niej wracałem, że ja przeczytałem kilka już książek. Tyle było historii w historiach. Iza Janiszewska, co sama zresztą podkreślała wielokrotnie, ten jej bagaż doświadczeń dziennikarskich powoduje, że dla niej naturalnym jest większe skupianie się na bohaterach. Ja przez chwilę współczułem wszystkim bohaterom tej książki, bo każdy z nich ma jakąś złą historię z przeszłości. Prawie każdy z nich ma jakąś traumę. Prawie każdy z nich przeżył coś tragicznego, co odcisnęło piętno na jego życiu. Jak czytacie dużo kryminałów, to pojawiają się tam szczególnie policjanci czy detektywi, którzy trochę tą powieść okraszą jakimś żarcikiem cynicznym, jakąś ironią. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj są tylko bohaterowie. Pomyślałem sobie, że ta książka na końcu jest, kurczę, strasznie smutna, strasznie przejmująca, bo z jednej strony ktoś powie sobie, że natężenie tych wszystkich dramatów jest może nieprawdopodobne, ale z drugiej, ileż to razy w naszym życiu faktycznie wydarzyło się coś przypadkowego, co całkowicie zmieniło nasze życie, czy naszych znajomych, naszej rodziny, czy ludzi, o których gdzieś słyszeliśmy i mieliśmy z nimi styczność. Naprawdę Iza Janiszewska w tej książce pokazała inną swoją odsłonę. Pokazała, że chce się trochę pobawić, chce wyjść poza ramy gatunku. To wciąż jest thriller psychologiczny, ale hej, czemu by nie sięgnąć do może klasyki grozy? Bo nawet imię Benjamin trochę może kojarzy się z Benjaminem, którego możecie kojarzyć z filmu Omen. Jest tutaj ten straszący dom, ten wyimaginowany przyjaciel. Naprawdę, kiedy otwierałem tę książkę i wiedząc, że mam przed sobą tylko 380 stron, kompletnie nie spodziewałem się, że dostanę w niej aż tak wiele różnych rzeczy. Pewnie część z was sobie powiedzie: o koń, ty już jesteś w szponach tej Janiszewskiej, ona już cię omamiła. Ale spójrzcie na opinię, spójrzcie na czytelników, którzy zachwycają się i spójrzcie też na was, którzy zachwyciliście się poprzednimi powieściami Izabeli Janiszewskiej, które recenzowałem. I ta was naprawdę kompletnie zaskoczy i pokaże, że Izabela Janiszewska jeszcze dużo skrywa, jeszcze dużo ma w zanadrzu. Czy za 2 miesiące zobaczycie tę książkę w moim plebiscycie Najlepsza Książka Roku? Jest takie duże prawdopodobieństwo. Jeżeli potrzebujecie takiego argumentu, możecie czekać do stycznia. Ale ja już teraz serdecznie wam polecam tę książkę. Ja się nie zawiodłem. Nie wiem, co ma tam ukrytego w szafie. Nie wiem, o czym zamierza teraz napisać, ale czekam. Challenge 40 tysięcy przed nami. Tort od Oli już czeka, składniki już zaczyna kompletować. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a ogląda, to będzie mi bardzo miło. Przed nami nowe rzeczy, nowe wyzwania. I ja niedługo też wracam z kolejnymi fajnymi książkami. Do końca roku już niewiele czasu. Mam nadzieję, że jeszcze pojawi się coś, co w moim rankingu trochę poprzestawia, ale w szponach
już zaczyna się tam gdzieś łokciami szeroko rozpychać. Ode mnie to byłoby na tyle. Dajcie znać o waszych ulubionych kryminałach, o waszych ulubionych autorkach może tym razem. Kryminałów, thrillerów, powieści psychologicznych, powieści z gatunku horror. Niech tutaj będzie taka kobieca reprezentacja, bo naprawdę polski kryminał ma się dobrze. I ja chwalę, niedługo na kanale będzie Riley Sager, ale no, myślę, że tutaj nasza polska powieściopisarka nie odstaje od bestsellerów zagranicznych. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.